Była rewolucja śmieciowa, przyszedł czas na rewolucję cenową. Dokładnie o 30% wzrosła opłata śmieciowa w Wodzisławiu Śląskim. Mieszkańcom zmiana się nie podoba, ale jak podkreślają w wodzisławskim magistracie, była konieczna. Ustawa zakłada bowiem, że system musi się samofinansować, a dotychczasowe wpływy z opłat nie pokrywały kosztów. Jest deficyt, są podwyżki. W Wodzisławiu Śląskim ceny poszły w górę. Opłata za selektywną zbiórkę odpadów wzrosła z nieco ponad 8 zł do prawie 11 zł miesięcznie od osoby. Dlaczego? Z uwagi na to, że system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się samofinansować. Analizy, jakie przeprowadziliśmy, analizy kwartalne oraz roczne, jakie prowadzimy, wskazują na to, że w systemie wystąpił brak. A ten brak w grudniu ubiegłego roku wyniósł ponad 1 000 000 zł. Wprowadzenie zmian było więc nieuniknione. 1 lutego zmieniła się też zresztą treść samej ustawy. Ustawa, chociaż ma dobre cele od samego początku, ta poważna zmiana, tak zwana rewolucja śmieciowa, ona jednak od samego początku zawiera ogromne braki i nieścisłości. Z tego powodu jest zmieniana. Nowa zmiana weszła w życie 1 lutego. Są to bardzo poważne zmiany, które świadczą też o tym, że ustawa była wysoce niedoskonała. O tej niedoskonałości świadczy chociażby fakt tego, jak różnie system funkcjonuje w gminach. Kolorystyka worków, której uczymy dzieci w szkołach, w wielu gminach jest bardzo różna. Dotychczas mieszkańcy mogli wybierać, czy chcą segregować śmieci, czy też nie. Teraz znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek segregacji. Sankcja za niepodporządkowanie się do tego obowiązku wyniesie 18 zł od osoby. Nowe opłaty mają wejść w życie 1 marca. Tym razem mieszkańcy nie muszą składać kolejnych deklaracji śmieciowych.